Hej, witajcie, z tej strony Noxy, a dzisiaj nie miałem czasu zrobić żadnego filmu, ani teoretycznego, ani chciałem wciskać kolejnego gameplayu, bo z tego co widzę gameplaye u mnie na kanale się po prostu tak nie oglądają za bardzo, więc zrobiłem ankietę na grupie o czym chcielibyście, żebym porozmawiał. Nie jestem pewien, czy dużo osób ją zobaczyło, więc tutaj mówię, że jest taka ankieta na grupie Noxian i możecie napisać, co chcecie, żebym, jaki temat żebym poruszał w swoich filmach, co fajniejsze tematy zapiszę do swojej listy i poruszę je w następnych filmach. Do teraz była tylko propozycja nagrania filmu o teamfightach, ale temat jest bardzo obszerny. Ja już kiedyś miałem się do niego zabrać, ale dalej nie do końca mam pomysł, jak to zrobić, więc to odkładam w czasie. A tymczasem, jeżeli chcecie, to pamiętajcie, że możecie właśnie dołączyć do grupy Noxian i tam podać tematy, jakie chcecie, żebym poruszył w następnych filmach. A dzisiaj przyjrzymy się trochę klientowi nowego z LoL'a. Pewnie większość z was widziała, ale ja po prostu chcę wyrazić swoje zdanie na jego temat. Powiem, co sobie o nim myślę i tak dalej. Wiadomo, to jest na razie wersja, to jest otwarta beta i jeszcze dużo się w nim może zmieniać. Coś, co na razie bardzo chciałbym, żeby się zmieniło, to jest pasek znajomych i zarządzania wiadomościami, bo na razie jest, no, moim zdaniem nieczytelny, nie podoba mi się, po prostu mi się nie podoba. Nie mogę otworzyć wielu wiadomości, tak jak wcześniej. Na dodatek zauważyłem, że jest trochę dziwna cenzura, wiecie? Jak się pisze co i, to wtedy cenzuruje. Zresztą nawet... A czy mogę wysyłać wiadomości offline? Chyba mogę. Widzicie? Pisze co i jest cenzurowane. No dobra, ta cenzura to pół biedy. Może to z jakiegoś innego języka myśli, że coś próbuje przeklinać. Ale samo zarządzanie wiadomościami jest dla mnie nieintuicyjne. Wiadomo, jeżeli tego nie zmienią, to po prostu się przyzwyczaję. Mimo wszystko dobrze byłoby, jakby to jakoś fajnie wyglądało. Z rzeczy, które bardzo mi się podobają w kliencie, to ogólna stylistyka jest ładna. Podoba mi się wykorzystanie tego tła, widzicie? Zależnie od tego, jaki tryb wybieramy, to mamy różne tła, całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba, jak się zaczyna grę, że postacie mówią, jak są banowane, to wypowiadają jakieś kwestie. Niektóre mają nawet specjalne kwestie akurat do banów, ale nie wszystkie. Bardzo mi się podoba generalnie, jak znajdzie grę, ten ekran jest naprawdę super. Fajne w nowym kliencie jest to, że są replaye. Jeszcze ani razu nie otwierałem replay z poziomu nowego klienta. Aczkolwiek sama funkcja jest ok i jest na pewno wyjściem naprzeciw potrzebom graczy. Mimo że już były gotowe rozwiązania, to wiadomo, zintegrowane w LoL'a będzie lepsze. I można pobierać gry z historii również. Coś, co bym chciał zobaczyć, jeszcze nie wiem, ale w tych replayach fajnie byłoby, jakby się dało przeskakiwać do momentów kluczowych gier. Jeśli już Riot się za coś takiego zabiera, to przynajmniej mogliby to zrobić z rozmachem. Super sprawa, tryb treningowy. Jeszcze go, o ile się nie mylę, nie ma. Ale jak będzie wprowadzony tryb treningowy, to będzie on działał tak, że będziecie mogli ćwiczyć wszystko po prostu. Niestety tylko na razie, z tego co słyszałem na boty, to ma być taki mały sandbox. No szkoda, że nie będzie się dało zapraszać innych graczy do niego. Może Riot zmieni zdanie w tym temacie. Fajna sprawa, kolejna. Patch notesy. Patrzcie, mamy patch notesy z poziomu klienta. To było wcześniej chyba... Wcześniej przekierowywało do przeglądarki, a teraz jest tutaj tak ładnie na stronie głównej. Czuję, że niektóre strony związane z tematyką LoL'a mogą zanotować przez to odrobinę mniejszy ruch na swoich witrynach, ale wiadomo. Dadzą sobie radę na pewno, tak? Okej, przejdźmy teraz do profilu. Ja tutaj przeglądam pierwszy raz w zasadzie tego klienta tak bardziej dogłębnie, teraz z wami. Nie wiem, na jakiej podstawie się wybiera ta postać, która tutaj jest, bo ostatnio był Wiktor w tle, a nie był ostatnim moją graną postacią, więc nie wiem, czy to będzie różnie, czy się zmieniało czasem. No nic. Ekranik wygląda całkiem ładnie. Chociaż, czy potrzeba tutaj... Ale to już moje prywatne preferencje. Niech wciskają fanarty postaci, bo są ładne. Więc nie będę tutaj narzekał. Ciekawe, czy mogą być też arty ze skinami. To by było dobre, nie? Jakby tutaj były też czasem arty ze skinami, jak się grało postacią ze skinem. Historia gier i możemy tutaj pobrać powtórkę, wiecie? A tutaj mogę nawet odpalić, jak ją pobrałem.
To jest fajna sprawa. I ostatnia aktywność to jest... Jakimi klasami postaci grałem w ostatnich grach? Czym Noxy nie grał? AD Carry, ale grałem supportem ich zdaniem. Nawet nie pamiętam, ale dobra. Co mamy jeszcze fajnego w tym kliencie? Ranked, to tutaj będzie tak samo. Dywizje będą pokazane. Kluby. To zostawmy. I kolekcja. Coś, co ja bym chciał zobaczyć w kolekcji. Gadałem ze znajomym, który powiedział, że podobno ktoś rzucił pomysłem, żeby były 3D prezentacje skinów. Tak, żeby można było sobie na przykład ze sklepu albo nawet stąd podejrzeć, jak postać wygląda w grze, nie tylko na fanarcie. Coś, co ja bym chciał bardziej od tego zobaczyć, to lista wszystkich skinów, które posiadacie. Wiecie, w jednym miejscu ładnie wszystkie skiny porozrysowywane na przykład w takich kartach, co teraz zajmowałyby takie cztery oczka. Sprawa byłaby na pewno fajna i zwiększyłaby przychody Riotowi, bo znalazłoby się sporo kolekcjonerów, którzy po prostu takie skiny by zbierali, a teraz nie mają w zasadzie motywacji. A tak to mogliby się pochwalić. Patrzcie, mamy wszystko. Może dobrym pomysłem też byłby wbudowany w klienta osiągnięcia, achievementy, to jest coś, czego jeszcze w LoLu nie ma, ale achievementy, nie wiem, odblokuj po jednym skinie na każdą postać, zdobądź pentakilla na iluś tam postaciach, takie wiecie, byłoby ciekawe, ludzie by się na pewno fajnie chwalili znajomym i może byśmy mieli na forach zamiast postów w stylu patrzcie, 7 gier przegrałem przez matchmaking, bossie. Mielibyśmy zamiast tego posty ludzi, co by się chwalili, patrzcie, mam taki achievement i taki. Pewnie by to nie zapobiegło wcale tym postom, o którym wcześniej mówiłem, ale sama koncepcja jest dobra z achievementami, w zasadzie mogliby to wprowadzić. Bardzo ładny ekran runek, powiem wam, że super mi się podobają, mimo że jeszcze nie wiem, które jak wyglądają, będę pewnie po cyferkach i po napisach je wybierał i tak, nie po wyglądzie. W sumie nigdy nie wybierałem po wyglądzie, ale przynajmniej ładnie to wygląda. Chociaż nie będę mógł już wykorzystywać w swoich filmach, tak jak wcześniej, jak pokazywałem runki. Okej, teraz, wiecie co? W sumie tutaj, żeby było czytelniej, to mogliby jednak mimo wszystko pisać. Na przykład nad tym pancerzykiem napisać armor, ikonka plus 9. AD, ikonka 8,5. Tak by było lepiej. I rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to masterki. Są po prostu obrzydliwe. Co to ma być? Co to? Dlaczego? Czy ja nie wiem, czy to tylko moje osobiste wrażenie, ale to wygląda jakby było rozciągnięte za bardzo w poziomie, jakby ktoś czegoś nie spasował, albo po prostu sztucznie to rozciągnął. Nie chodzi nawet o same ikonki ich, bo ikonki nie są rozciągnięte, tylko mamy tutaj za duże przestrzenie. Moje oko to razi i wydaje mi się to brzydkie, nie wiem jak dla was. Mi się to nie podoba, może to się zmieni w jakiś sposób. Niezłą opcją byłaby też możliwość dostosowywania klienta do siebie w kilku aspektach, żeby móc na przykład takie rzeczy jak tutaj okienko ze znajomymi móc przerzucić na lewo albo gdzieś ten, żeby wiecie, w obrębie klienta, żeby można było go spersonalizować, żeby nie wyglądał zawsze tak samo. Na przykład, żeby mógł przeciągnąć ten napis play tutaj, jakbym chciał. To tylko taki ukłon w stronę ludzi, bo w dzisiejszych czasach w zasadzie wszyscy lubią ustawiać rzeczy pod siebie i personalizować. I tak samo mamy w przeglądarkach, które dążą właśnie do personalizacji. Mamy swoje dodatki, zakładamy konta. Potem nawet jak na innym urządzeniu się logujemy, to wszystko nam się kopiuje. Więc myślę, że to by było fajne. O, patrzcie, tego nie widziałem. Mamy jakieś takie ciekawe animacje do speli. Pokazane, żeby było widać od razu, jak działa. Fajne, fajne, na plus. Loot, jeżeli chodzi o Hextech Store, to wygląda w zasadzie bardzo podobnie do tego, jak wcześniej wygląda. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, ale to już wiecie, to takie czepianie się i estetyka. Jest trochę niska jakość tego tła, które się rusza animowanego. Powiem wam, że od kiedy robię filmy, to po prostu widzę, jak coś jest kompresowane. I tutaj widać takie półkręgi na przykład i tak dalej. To jest efekt tego, że
prawdopodobnie nie wiem, czy to jest plik wideo, który ma odrobinę zmniejszoną jakość i jest zapętlony. Może tak być. Zmniejszoną jakość pewnie ma dlatego, żeby klient zużywał mniej RAMu, ale w zasadzie jak siedzimy w kliencie, to nie gramy, więc można by to łatwo rozwiązać w ten sposób, żeby tutaj dać to z wyższą jakością, a w trakcie gry, nawet jak klient jest otworzony w tle, to żeby te leciał ten z niższą jakością plik. Ale to już jest takie moje czepianie się, mogło po prostu ładniej to wyglądać, ale i tak jest bardzo fajne, wiadomo, klient, który się rusza, wow, jest super. O, jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem. Nie wiem, czy graliście kiedyś w jakieś gry Hi-Reza, na przykład Paladins albo Smite'a. Oni mają super rzecz. Jak zaczyna się gra, na dole ekranu po prawej stronie wyskakuje małe prostokątne okienko z napisem Twój mecz się zaczął i jak je naciśniecie, to się otwiera klient, gdzie możecie zaakceptować grę. Ja coś takiego chcę w LoLu, bo zbyt często nie wyskakuje mi klient, jak się zaczyna gra i po prostu nie akceptuje gry. Takie same przypomnienie na pulpicie, jak jest Twoja kolej do banowania i pikowania, byłoby super. Nie byłoby wcale ciężkie do zrobienia, wystarczy chcieć trochę i tutaj mam nadzieję, że Riot to zrobi prędzej czy później. Jeszcze przyjrzyjmy się na sam koniec sklepowi. W ogóle, gdzie ja tutaj mogę ustawić swój opis? Tutaj? Tak, o, fajnie. Animacje są ładne, patrzcie, nawet jak sobie zmieniam, wpisuję i tak fajnie z boku, że ustawienia zapisane. Okej, podoba mi się to. A tutaj mogę alfabetycznie i po statusie. Mogę szukać znajomych. Tworzyć foldery. Zarządzanie grupami w zasadzie się nie zmieniło. Trochę szkoda, chciałbym, żeby można było usuwać całe grupy razem ze znajomymi, albo nie wiem, dodawać wiele osób naraz, tak żeby to było ten, ale to takie, wiecie, tam wymysły. O, inna fajna sprawa, że można sobie dostosowywać wygląd okna w dużym stopniu, na przykład jego rozmiar. Co tam możemy więcej? O, nie chcę filtra językowego, bo jest dziwny. Blok lista. Tutaj jest ładnie mimo wszystko zrobione. Sklep. Jeżeli chodzi o sklep, to jeszcze nie patrzyłem, jak to jest, jak się próbuje coś kupić. Aha, bez zmian. W zasadzie. Wygląda tak samo. Ciekawe, co to będzie, jak nacisnę Learn More. Tam się nie otworzy nic. Mi też z jakiegoś powodu nie. Okej. To nie będę w takim razie nalegał. Mamy tutaj, niczym się w zasadzie nie różni, skiny. Mały tip dla was, jeżeli chcecie kupić stronę run, bo ja długo szukałem, jak to się robi, to musicie wejść w sklep, gameplay i tutaj zamiast runy tier 3, to dać show all i możecie kupić stronę run. Nie, opcja jest dosyć schowana i w zasadzie nie do końca rozumiem dlaczego, ale okej. Co z kontem? Zmiana niku, akcesoria, tutaj nie ma nic nowego, ciekawego, więc w zasadzie to jest cały klient. Możecie dać znać w wiadomościach, jak wam się podoba. Ja ogólnie daję mu ocenę 5 minus na 7, bo jest dużo lepszy od poprzedniego. Dużo mniej zjada RAMu, więc to jest olbrzymi plus dla posiadaczy co troszeczkę słabszych maszyn. Możecie napisać, jakie oceny dajecie wy. Pamiętajcie, w skali na 7, bo to jest skala, którą się posługuje i jeżeli użyjecie innej skali, to nie będziemy mogli porównywać naszych ocen. Okej, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli macie pomysł albo chcecie, żebym poruszył jakiś temat w swoich filmach, to dołączcie do grupy Noxian na Facebooku, link jest w opisie. Tam jest przypięty post, w którym możecie pisać, jakie tematy chcecie, żebym poruszał. A jeżeli ktoś napisał temat, który chcecie, żebym poruszył, to dawajcie mu łapki w górę, bo prawdopodobnie najszybciej poruszę tematy, które będą po prostu miały dużo łapek w górę. W ten sposób będę wiedział, że chcecie, żebym zrobił na ten temat film. Więc to na tyle. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.